Teraz co robimy? Teraz wprowadzamy wszystkie dane do komputera. Tak, tutaj powiem. To jest parametryka na bok. W tych naszych badaniach wykorzystujemy do analizy ruchu i obciążeń w układzie ruchu człowieka dwa systemy. To jest system do analizy ruchu. Tutaj wykorzystywaliśmy w tych akurat badaniach system inercyjny oraz wykorzystujemy pomiary siły reakcji podłoża na platformach dynamometrycznych. Informacje z tych dwóch systemów zbieramy w całość. Opracowujemy, synchronizujemy te dane pomiarowe i analizujemy, w jaki sposób chociażby ułożenie ciała wpływa na wielkości sił. To z tych badań możemy wyciągnąć. Dodatkowo mamy już przygotowany model matematyczny pozwalający na wyznaczenie sił generowanych przez mięśnie, pozwalający na wyznaczenie reakcji w stawach. Także te wyniki, które tutaj uzyskujemy z tych pomiarów doświadczalnych, też będą wykorzystane do wyznaczenia na drodze symulacji numerycznych obciążeń w stawach i sił generowanych przez mięśnie. Takich nie bylibyśmy w stanie stwierdzić, że ta siła reakcji podłoża wynosi na przykład pięciokrotną wartość ciężaru ciała człowieka. Tego się nie da inaczej zrobić niż dokonując pomiarów na platformach dynamometrycznych. Nie da się też patrząc na tancerza, bądź też jest to mocno utrudnione, określić w jakim zakresie kątowym poszczególne segmenty ciała się przemieszczają. Tego się bez tego typu badań dokładnie nie da określić, no bo co jest cały układ ruchu, to jest... Praktycznie codziennie trening zaczynamy i po kilka godzin dziennie pracujemy. Na sali baletowej ulewamy tony potu, jak to się mówi, no, a z drugiej strony te badania uświadomiły mi, że naprawdę jest to bardzo ciężki kawałek chleba, jest to tak obciążony nasz organizm, że nie zdałem sobie nawet z tego sprawy, że aż tak mocno mogą być obciążone moje stawy i kości. Tylko nie wiem, czy zdecydowałabym się na ten zawód, wiedząc ileś tam lat temu, kiedy zaczynałam szkołę baletową, znając te obciążenia, czy zdecydowałabym się po prostu tą drogę obrać. Ale myślę, że tak. O, dziękuję. Dziękuję.